Witajcie, dzień dobry. Dzisiaj w naszym odcinku w kanale Chodźmy po zdrowie będę odbierał telefony. Telefony od widzów i będzie się działo. Jeżeli masz do mnie pytanie, to na pasku poniżej pojawi się numer. Jeżeli będziesz chciał i mógł, zadzwoń. Ja odpowiem. Halo, ja mam na imię Marian. Witam Cię w kanale Chodźmy po zdrowie. Cześć, Marian. Jestem Adam z Krakowa. Cześć, Adam. Ja mam do Ciebie pytanie. Jaka jest różnica między... Znaczy mam na myśli o różnicę w technice chodzenia między kijem trekkingowym, a kijem do norniku? Różnica jest zasadnicza, że kij trekkingowy służy nam do chodzenia, powiedzmy sobie, po wycieczkach albo spacerach, trasach górskich, gdzie ma nam pomagać w wchodzeniu i schodzeniu z trasy, pomagać nam po prostu przy chodzeniu. A kij nordic walkingowy i chodzenie nordic walkingowe jest to sposób chodzenia, który uruchamia w nas ponad 90% mięśni, jak chodzimy poprawnie. Okej. Coś jeszcze byś chciał, albo szerzej byś chciał coś wiedzieć o... Znaczy, chciał szerzej wtedy wiedzieć odnośnie tej, jak chodzić poprawnie, w sensie, że może jakaś taka, nie wiem, drobna wskazówka, jakiś taki, nie wiem, Ciebie. Wiesz co, więc radziłbym Tobie zobaczyć to na YouTube. Znajdziesz sobie filmiki, gdzie są technika jest pokazana chodzenia z kijami Nordic Walking. Tak na odległość, co bym mógł Ci radzić, no najpierw zobacz te filmiki, a później zdecydujesz, czy to Ci będzie może pasować, czy nie. A jak będziesz miał dalsze jakby ochotę uczenia się chodzenia z kijami Nordic Walking, no to wtedy albo zdecydujesz, czy weźmiesz sobie jakiegoś instruktora i czy będziesz się wzorcował na filmikach szkoleniowych. Okej, to bardzo dziękuję. Proszę. A mogę zadać jeszcze pytanie? Tak, proszę. To ja mam takie pytanie jeszcze odnośnie właśnie kijów nordikowych. Jak wpływa chodzenie na kijach nordikowych na stawy? Czy stawy są jakieś obciążone, czy jakieś kolana są obciążone? Jak to wpływa na zdrowie? A jeszcze dodam, że powiedziałem, że chodzi o chodzenie na kijach na betonie. Na betonie. Można chodzić na betonie, chociaż ja preferuję, żeby to były szlaki albo drogi szutowe, leśne. Jest to najpoprawniejsze chodzenie będzie na tych podłożach, na takim podłożu. Na chodzeniu z betonowym trzeba mieć już wypracowaną technikę, żeby poradzić sobie z betonem. To jest moje zdanie. Na stawy mogę powiedzieć, że wpływa to tylko zdrowotnie, bo każdy staw jak się rusza, jakby on nawilża swoje panewki i kości tam przystawowe, gdzie one się będą rozruszać, one będą miały większą możliwość poruszania się. Człowiek z natury rzeczy jest zbudowany do chodzenia. Sobie z takimi kijami tam w przyszłości po betonie, bo nie mam tutaj na razie możliwości gdzieś tam tak powiedzmy na co dzień chodzić do jakiegoś lasu i tak dalej, to mówisz, że będzie gdzieś tam zdrowotny, to okej dla mnie na początek. Tak, chociaż ja bym sugerował, że żebyś zaczął gdzieś na drogach szutowych albo leśnych. Jak nie masz takiej możliwości, to chociaż wykorzystaj park. Super. Wykorzystaj park, gdzieś tam możesz na trawniku już przecież pochodzić i to jest dobre podłoże.
To jest dobre podłoże, gdzie kij Nordic Walkingowy spełnia swoją rolę. Okej. Okay. No dobra, no to w takim razie na razie wszystko wiem. To wtedy bardzo dziękuję za odpowiedzi. No i do następnego. Do usłyszenia. Do usłyszenia, cześć. Cześć, cześć, dzięki. Halo, witaj. Dodzwoniłaś się do studia. Chodźmy po zdrowie. Słucham. Dzień dobry, Marianie. Witam wszystkich, mam na imię Witaj. Iza. Mam do Ciebie pytanie, Marianie. Czy mógłbyś mi rozjaśnić, czy kupienie sobie kijków i po prostu zaczęcie z nimi chodzić, to jest dobre rozwiązanie? Czy też może warto zapisać się na odpowiedni kurs? Iza, więc odpowiadam. Moim zdaniem najlepiej skorzystać z rady fachowca. Dobrze, że dodzwoniłaś się do mnie, bo jeżeli jeszcze nie kupiłaś kiji, to mogę Ci doradzić, że i zaprosić na bezpłatną godzinę, gdzie pokażę Ci, co to znaczy kij Nordic Walkingowy, jak wygląda kij trekkingowy. Dopasujemy i wybierzemy Ci model i wybierzemy Ci długość kija, dopasujemy i będziesz wiedziała, jaki sprzęt sobie kupić. To jest po pierwsze. Po drugie, pokażę Ci pierwsze kroki na tej godzinie bezpłatnej treningu mojego i będziesz wiedziała, czy chcesz skorzystać z kursu, czy będziesz się sama uczyć. Moim zdaniem powinno się skorzystać z kursu, ale to już przecież Ty będziesz decydować, Ty będziesz wiedzieć. Okej. Okay. A powiedz mi taką rzecz, że ja jestem z okolic Trójmiasta. Czy znajdę gdzieś, najchętniej to w Trójmieście, godne polecenia miejsce na odbycie takiego kursu? Na pewno znajdziesz. Ja po programie mogę do Ciebie napisać SMS-y z wskazaniem trenera lub miejsca, gdzie odbywają się kursy. Ale też zapraszam Cię do Ciebie. Przecież Trójmiasto to nie jest drugi koniec Polski. Możesz przyjechać do mnie na tą bezpłatną godzinę, a później zdecydujesz, czy to jest odległość dla Ciebie zaporowa, czy nie. Bardzo chętnie. Na pewno skorzystam z tej propozycji. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję, Iza. Pozdrawiam. Pozdrawiam również. Hej, dzięki. Hej. Pamiętasz te czasy? Halo? Halo, dzień dobry. Dobry. Czy to Nordic Walking? Tak, Marian. Marian, tak, z kanału Chodźmy po zdrowie. Tu Andrzej. Czy ja mogę zadać pytanie? Proszę. Jak Pana zdaniem, ile minut dziennie trzeba chodzić i ile razy w tygodniu, żeby to miało efekt jakikolwiek? Musielibyśmy doprecyzować to pytanie, co byś chciał osiągnąć, jaki oczekujesz efekt? No, nie no, proszę, żeby być zdrowszy, tak? I nie chodzi ani o schudnięcie, ani tylko o jakąś złapanie formy takiej fizycznej. Każde wyjście z domu jest dla zdrowia, do lasu czy do parku. Myślę, że taka godzina dziennie z kochaną osobą obok siebie to będzie samo zdrowie. Okej, ale to trochę długo, a powiedz mi minimalna sprawa, minimalny czas, bo godzina to dużo, nie wytnę z mojego dnia pełnego pracy aż godziny. Ale to będzie godzina dla siebie, dla Ciebie to będzie ta godzina. Ja minimalnie jak chcę zrobić dla siebie godzinę, słuchaj, przecież Ty jesteś najważniejszy na świecie dla siebie. Ta godzina w ciągu 24 godzin nie wykroisz godziny, żeby przejść się do lasu, do parku. Wykroisz, no. Godzina, tak, godzina. To jest minimum, tak, to jest minimum. Dobra, a ile razy w tygodniu? Jak możesz, to codziennie. O, jest
same trudne rzeczy pytanie. Spadają. Nie, to przecież jest przyjemność chodzenie. Nie? No bo przecież jeżeli ja będę mówił, że 3 minuty to starczy, albo zacznij od 3 minut, no to na czym masz skończyć? Nie, no zacznij powiedzmy od 10 minut, nie na przykład tak, albo od 20 minut, a skończysz na 2 godzinach dziennie, tak? No to zależy od aktywu po prostu, nie? Jasne, jasne, tak. Najlepsze, optymalną rzeczą jest godzina, tak uważam, ale jakby ten proces zatrzęcie powinno być takim, wiesz, miękkim wchodzeniem. No jak uważasz, może takie są twoje założenia, że powinieneś, no od razu godzina to jest to, bo ty mówisz o celu, ale cel, do celu się dochodzi różnymi rzeczami, różnymi środkami, o co chodzi. Wiesz, takimi stopniami, niektórzy chcą, nie chcą być radykalni. Ja nie mówię o sobie, bo ja też jestem radykalny raczej. Tak. Są inni też, inne sposoby postrzegania świata. Niektórzy można się zniechęcić do tego, że to od razu ich tam rzucasz na głęboko. No to jest takie moje spostrzeżenie. Absolutnie nie przejmuj się tym, nie wiesz. Ja nie mówię tobie, żebyś mówił coś takiego, tylko że coś takiego też może zafunkcjonować w niektórych umysłach. Nie, nie, no fajnie, że mówisz to, co mówisz, bo ja to, wiesz, ja to odbieram z pozycji człowieka, który chodzi no, dużo, chodzi często, tak? Bo to lubi, bo wie, że to mi daje naprawdę zdrowie, nie? Bo jeżeli ja usiądę i wezmę pilot do ręki, no to ja tylko na tym stracę. No to prawda. No. Takie krótkie spostrzeżenia, nie? Że jak siadasz, za każdym razem, kiedy siadasz do na kanapy z pilotem, to właściwie tracisz. Tak, ja tracę, a tutaj jak ja, wiesz, jak ja rano wstanę, zrobię to, co robię rano, czyli zaczynam od ruchu, zaczynam od wiesz, od tego, że zrobię ileś tam pompek, zrobię oddechy Wima Hofa, wiesz, no to ja sobie robię od tylko momentu, kiedy ja otwieram oczy, ja sobie robię dobrze. Nie robię sobie pod górkę, nie robię sobie kawę i zaczynam od kawy. Ja zaczynam od ruchu, nie? Aha. Dobrze, rozumiem. No, to jest świetna zachęta, o. Mhm, wiesz, zaczynasz od ruchu, nie od kawy, tylko od ruchu. No, tak, tak, tak. Ale wstać powiem, że ten ruch powinien towarzyszyć człowiekowi w całym, jakby ruch jest priorytetem i w ten sposób można traktować różne rzeczy. Tak jak właśnie chociażby te parkingi, bo ja też stawiam, szczerze mówiąc, wiesz, daleko, nie 20 metrów, tylko tam 100 metrów na przykład. Nie? I idę, wiesz, w Oszo na przykład. Tak, tak. To już kawał drogi. Tak. I potem się okazuje, jak powiem, według tego licznika, że ja w Oszo i razem z tym zrobię 2 kilometry, nie? No bo jednak wiesz co, jak ktoś ma zegarek na ręku, który liczy mu kroki, tak, albo ma aplikację, no to widzi na koniec dnia ile zrobił kroków, nie? I teraz jakby tylko dołożył to jak ty mówisz, no te 15 minut w lesie, no to ma jakby ten minimum tego limitu krokowego zrobione, tak? Coś motywuje, wiesz? Tak jak ja tak czasami spędzę przy komputerze, że nagle patrzę i wiesz, kurde, mam około, nie mam, wiesz, tam 4000, nie? Tak. I sobie tak. Szybko muszę to zrobić, tak? Muszę tam zrobić, Tak. Ale to są, wiesz, ludzie, którzy tak, jak mówisz, są pokroju, który ma ten krokomierz i wie, że każdy krok to jest jego zdrowie, nie? Tak, właśnie. Mhm. Tak. Dobra, fajnie, no, zawsze coś się zmotywuje w zasadzie, nie? Tak. Fajnie cię było usłyszeć. Bo ja ostatnio zacząłem z kikami właśnie chodzić, bo czuję, że ten bank mi trochę bolał, więc czułem potrzebę ruchu tych, wiesz, górnych partii. Mhm. Ja tak sobie chodziłem bez kików, natomiast tylko, że muszę sobie kupić kijki. Mhm. Nie wiem, czy kupić bungee pump. No, poważne pytanie, nie? Czy normalne kijki?
Wiesz co, jeżeli będziesz chodził naprawdę fajnie tymi z bungee pump, tak, to one ci rozbudują górną część twojego ciała, czyli tors, tutaj mięśnie piersiowe, grzbietowe rozbudują tobie, nie? Warto, tak, tylko żeby chodzić naprawdę fajnie nimi, nie? Bo jak masz je ciągnąć za sobą, no to szkoda pieniędzy na takie drogie kije, nie? Ja je na przykład używam, do właśnie tutaj wyrobienia sobie siły w rękach, w torsie. Tak. Cały czas? Słucham? Chodzisz z bungee pump? Nie, raz w tygodniu z nimi chodzę. Raz w tygodniu biorę bungee pump i z nimi chodzę, nie? Ale to wtedy... Tak, 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 do końca, do końca, do końca. Aha, no to ładnie, tak, tak, jak ja już je biorę, to... Też można się na nich oprzeć mocno, nie? I tak jakoś się wykorzystywać. One nie są elastyczne, ale ja wiem, że też jeżeli ja poprawnie chodzę, używam poprawnie rąk w chodzeniu z kijami Nordic Walking, to one uruchamiają mi te części, partie mięśni, które mają uruchomić. No można najpierw zacząć od zwykłych, a potem dopiero za parę miesięcy bardziej pan chce kupić. Jak chcesz mojego zdania, to tak. Dziękuję i życzę zdrowia. Dziękuję nawzajem. Halo, witam na kanale Chodźmy po zdrowie. Mam na imię Marian. Dzień dobry, z tej strony Karolina z Krakowa. Dzień dobry. Ja mam do ciebie pytanie, albo czy jakbyś zargumentował, jakie masz odpowiedź na moje pytanie. Jakbyś przekonał młodą osobę, 20-paroletnią, do trenowania Nordic Walking, jeśli ma przekonanie, że Nordic Walking jest tylko dla osób starszych, które lubią spacerować? Tak. Wiesz co, jeżeli chodzi o ciebie, no to jak zadzwoniłaś do mnie, no to już jakby ten stereotyp został przełamany. Ale tak, jest to gdzieś tam postrzegane, że to jest sport albo chodzenie z kijami, jest to dla ludzi starszych. Przekonałbym to, pokazując może jeden film z zawodów, które odbywają się w całej Polsce Nordic Walkingowej, jaki jest przekrój wiekowy, który występuje tam właśnie na tych zawodach. Występują tam, powiedzmy sobie, młodzież do 15 lat. Później jest przedział wiekowy do 29 lat. Później od 29 do 30 i tak co 10 idzie w górę. I uwierz mi, że na pewno mówię prawdę w tej chwili, że przedział ten właśnie, ten młodszy, czyli do 14 lat, czy do 15 lat, jest szeroko tam reprezentowany. Okej, super. A jeszcze mam jedno pytanie, czy jeśli chcę zbudować na przykład masę mięśniową, albo zależy mi na budowaniu siły, czy jestem to osiągnąć przez uprawianie nordiku? Tak, jest to możliwe. Nordic Walking uruchamia ponad 90% mięśni w organizmie. Jeżeli chodzisz poprawnie, prawidłowo, stylem Nordic Walkingowym. Super. To dziękuję bardzo za odpowiedzi. Proszę cię bardzo. I pozdrawiam. Również. Dziękuję. Cześć. W tej chwili odpowiedziałem Karolinie na jej pytania. Chciałbym rozwinąć o masie mięśniowej. 92-94% mięśni w organizmie uruchamia się przy poprawnym chodzeniu z kijami Nordic Walking. Ja naprawdę tego doświadczyłem. Ja nigdy przedtem nie uprawiałem żadnego sportu, oprócz jako chłopak, że kopałem w piłkę.
Później przez wiele lat nic nie robiłem, a w wieku 50 kilku lat zacząłem chodzić z kijami i uwierzcie mi, że masa mięśniowa mi się pokazała. Halo? Halo, halo, witam w kanale Chodźmy po zdrowie, mam na imię Marian, słucham. Artur z Gąbino, witam. Witam. Proszę bardzo. Mieszkam w Skopinie, Puszcza Darżlubska, dookoła lasy. Codziennie widziałem ludzi, którzy chodzą z kikami. Mam nadzieję, że dobrze mówię, że oni chodzą, a nie biegają, bo tak. Jestem się do bardzo rady. Proszę mi powiedzieć, bo tydzień ma taki tryb życia, jak to muzyk ma, czyli godziny spędzam przed pulpitem i przed instrumentami. No i warto poruszać się. Proszę mi powiedzieć, jeżeli pamiętam, jak zacząć? Zacząć od zobaczenia sobie na kanale YouTube. Pewnie znajdziesz filmiki, które pokazują technikę chodzenia z Nordic Walking. Zobaczyć, czy to jest dla ciebie. Jeżeli uznasz, że chciałbyś sprawdzić, no to nie będę ukrywał, że mieszkamy niedaleko. Masz u mnie na przykład godzinę bezpłatnego szkolenia w mojej szkole, gdzie dobiorę ci kije, gdzie pokażę ci pierwsze kroki, jak postawić stopę, jak trzymać kij i wtedy zdecydujesz, czy to cię kręci i czy będziesz chciał chodzić. No to bardzo dziękuję za taką propozycję, to mnie skorzystał. A proszę mi powiedzieć, bo oglądam tych ludzi, chodząc w formie, się zastanawiam, czy ci, którzy te kijki prawie ciągną ze sobą, to są ci właściwi, czy ci, którzy te kijki mają tak wysoko, jakby chodzili na orbitreku. Nie znam się na to kompletnie, ale widzę, że ludzie mają różne techniki. Domyślam się, że nie wszyscy chodzą właściwie. No, wiesz co, dla mnie najważniejsze, że ludzie wyszli z domu. Jak wzięli kije i na nich i je ciągną albo niosą przed sobą, no to nie jest za fajnie, bo jestem człowiekiem, który wie, że poprawne chodzenie z techniką nordic walkingową wprowadza do organizmu dużo dobrego. Uruchamia przynajmniej ponad 90% mięśni. Tak, widzę, że oni, pomimo że są różne tak, wiesz, jeżeli masz cel i chcesz uprawiać chodzenie z kijami sportowo, to możesz to osiągnąć. Możesz to osiągnąć, no, tak jak pewnie w każdym sporcie, przez konsekwencje, przez trening, przez samozaparcie, ale dla mnie chodzenie z kijami zdrowotnie jest to po prostu bardzo przyjemne i bardzo zdrowe chodzenie. A jak ktoś chce zostać sportowcem, to fajnie. To wtedy jest następna droga, czyli musi przejść etap, gdzie będzie trenował to sportowo. Ale chodzenie zdrowotnie naprawdę przynosi wiele dobra dla naszego organizmu. Wytrwałości mi nie brakuje, bo też jak będąc muzykiem musiałem wiele lat spędzić nad lutami, także mam nadzieję, że tutaj jakiś chociaż niewielki osobisty sukces dla samego siebie odniosę. Dobrze, dziękuję mistrz za porady, na pewno z nim skorzystam i się spotkamy. Dziękuję, że mogłem wziąć udział w tej audycji. Do zobaczenia. Dziękuję, do zobaczenia. Halo? Halo, halo, o, niełatwo się do was zadzwonić. No nie. To ja, mam na imię Dorota. Marian, to twoja fanka.
Najlepsza. Ja mam pytanie. Powiedz mi odnośnie Nordic Walking, chodzenia z kijami. Czy nadwaga, bo mam nadwagę, jest przeciwwskazaniem chodzenia z kijami? Cześć. Jest mi miło, że jesteś moją fanką. Nie. Nie. Krótko mówiąc, nadwaga w chodzeniu z kijami nie jest żadnym problemem albo przeciwwskazaniem. A powiedz mi, zaczynając chodzić, czy to mogą być jakieś, czy to mają być jakieś dłuższe dystanse? Na przykład dla mnie dłuższy dystans to jest taki 2 kilometry, tak, 5 kilometrów. Czy jest to możliwe, żeby na przykład tyle zrobić na samym początku, czy jakoś ograniczać się do 1 kilometra na przykład? Wiesz co, najlepiej słuchać swojego ciała. Najlepiej Najlepiej słuchać swojego ciała, to będziesz wiedziała, jaką masz kondycję, jak jesteś sprawna fizycznie. I na ile cię stać, na ile masz chęci, czy masz chęć jakiegoś później dłuższego dystansu, czy po prostu wystarczy ci to, co nie przysparza ci na przykład wysiłku i chcesz tylko to robić. Jak chcesz tak, no to możesz tak. A jak chcesz poprawiać kondycję, no to zwiększać dystans. Czy przejmować się tym, że po pierwszym przejściu bolą mnie biodra? Nie, nie przejmować się tym za pierwszym razem. W pierwszym dniu może zrobić dzień przerwy i wtedy pójść, a może pójść drugiego dnia trochę krócej, rozchodzić, po prostu rozchodzić stawy, bo one mogą być zastane. Okej, dobrze. No dobrze, to teraz jako fanka zapraszam do góry na kolację. Dzięki, już idę. Dzięki bardzo. Cześć, pa. Hej. Halo? Halo, cześć Maria. Witaj. Witam Cię na kanale, chodźmy po zdrowie. No miło mi. Właśnie oglądając Twój program zastanawiam się, co zrobić, jak się zmotywować do chodzenia z kijami, bo wiem, że chodzenie z kijami jest zdrowe, usprawnia motorykę dużą, małą, wprowadza w ruch wiele mięśni, a jednak sama nie umie się zmotywować do chodzenia. Co możesz mi poradzić? Jak to zrobić? Wiesz co, najtrudniejsze pytanie, jakie mogłaś mi zadać, to jest, co ty masz zrobić, jak znasz walory, a nie chce ci się chodzić, tak? Dokładnie. Czy dobrze? Tak. Wiesz co, Takim pierwszym moją sugestią byłoby poszukanie kogoś, kto ma ochotę chodzić, a ty go lubisz i chcesz z nim przebywać. Dobry pomysł. No nic innego nie przychodzi mi do głowy chyba. Nic innego. Drugi człowiek albo grupa ludzi. Albo grupa ludzi, tak jest. Z którą lubisz przebywać, a ta grupa preferuje chodzenie, więc z racji tego ty też będziesz chodzić. A w którymś momencie pewnie poczujesz dobrostan chodzenia. I wtedy to może zmotywować cię do samodzielnego chodzenia. No super. Dzięki, Maria. Dziękuję za podpowiedź. Proszę cię bardzo. Proszę cię bardzo. Proszę. Dziękuję, do usłyszenia. To ja dziękuję, do usłyszenia. Hej. No, nietypowe pytanie. Zaskoczyła mnie. Jesteśmy w odcinku, gdzie odbieram telefony i jest to dla mnie nowość taka, że odpowiadam na pytanie ludzi, którzy zadają różne pytania. Ostatnio dzwoniła teraz Ewa, która zadała mi bardzo trudne pytanie, niezwiązane z techniką, niezwiązane ze sportem, niezwiązane
a chce chodzić. No i myślę, że moja sugestia może jej, może skorzysta z mojej sugestii. Chodźmy po zdrowie. Marian z tej strony. No, witam Marian, witam. Robert z tej strony, dzwonię z Nowego Jorku. Właściwie to dzwonię pomiędzy Nowym Jorkiem a Pensylwanią, właśnie wracam z pracy do domu. Witam Cię. No witam. Słuchaj, mam pytanko takie do Ciebie, bo tam zacząłem oglądać Twój kanał. Dosyć ciekawy, w ogóle moje gratulacje, mistrzu świata. Dziękuję. Jeszcze parę lat temu, jak wjeżdżałem z Polski, ten sport nie był tak bardzo popularny w naszym kraju. Bardziej był chyba Norwegia, Szwecja, Dania, te kraje skandynawskie bardziej tam były popularne. Tak, stamtąd on pochodzi. Tak, ale ja tam coś kiedyś otarłem się o ten Nordic Walking, ale tak do końca nie, jakoś się nie przekonałem, może zacząłem biegać. Ale tak myślę cały czas o powrocie do tego nietypowego sportu i chciałem się zapytać, czy buty jako takie do Nordic Walkingu są też inne, bo z tego co kojarzę kiedyś, wydaje mi się, że były inne, ale nie jestem pewien. Czy można ten sport uprawiać w takich normalnych sportowych butach, załóżmy, nie wiem, takich jak tutaj się mówi, sneakersach. Tak, rozumiem pytanie. Buty, wiesz co, buty można używać właśnie takie, jakie mówisz, w zależności od podłoża, na którym chcesz uprawiać chodzenie z kijami Nordic Walking, do Nordic Walking, więc tutaj zależy od podłoża więcej niż czy to są do Nordic Walking, czy to są do sportowe, do biegania. Tutaj, jeżeli planujesz też dystanse, jakie planujesz robić, bo jak biegasz, no to może będziesz chciał długie dystanse, więc to wtedy wiesz, jak biegasz, to wiesz, że buty muszą być zawsze ciut większe niż normalnie do chodzenia i jak długie dystanse, no. Takie rzeczy na pewno wiesz, ale nie. Zasadniczych takich jakby zmian albo innych nie ma, żeby to rozróżniać. Buty do Nordic Walking, a buty do biegania. Rozumiem. Okej, a powiedz mi, żeby się przygotować. Jak? Halo? Teraz Cię słyszę, tak, teraz Cię słychać. Halo? Ja jadę i to może też spowodować, że nas przerywa. Jaki czas, ile trzeba się przygotowywać, żeby wystartować w zawodach, załóżmy takich już mniej prestiżowych, nie mówię o mistrzostwach świata, ale takich jakichś tam lokalnych, załóżmy jakichś tam zawodach, żeby to już się w to wdrożyć jakoś tak poważniej. Bo ja załóżmy, jeżeli coś robię, to staram się nie robić na półmiska, tylko już jak się coś wciągnę, to już robię tak samo, jak było z bieganiem, że jak już się wciągnąłem, to po prostu tak długo biegałem, aż po prostu załatwiłem sobie kolano i nie mogłem biegać, ale chciałbym dalej biegać, ale już nie mogę biegać, więc chodzić jak najbardziej mogę chodzić. No właśnie, to jest rozwiązanie, to jest Nordic Walking, to jest rozwiązanie też dla biegaczy, którzy mają jakieś tam kontuzje stawowe, więc na początek, no co, no poznać technikę, nauczyć się chodzić z kijami do Nordic Walking, poprawnej techniki i wtedy już jak będziesz miał technikę, bo jak biegasz, no to kondycję masz, a szybkość sobie na kijach będziesz wyrabiał, bo będzie to Ci pokazywać technika i na ile już możesz szybko chodzić, nie? Ale technicznie chodzić, bo to jest clue tego, ja bym to sportem nie nazwał, ja bym to raczej nazwał przyjemnością życiową, o tak, bo później jak chcę z tego... Albo takim hobby. Tak, a jak chcę z tego później sport zrobić, to jasne, że nie ma przeciwwskazań, możesz później, wiesz, sportowo uprawiać ten sposób chodzenia. Bo są zawody i możesz chodzić. No ja gdzieś tam zafascynowałem się kiedyś zawodami,
No i zdarzyło mi się to, co mi się zdarzyło, zdobyć mistrza świata. Ale jak długo przygotowywałeś się do tego, żeby wystartować w takich prestiżowych zawodach? Wiesz co, zrobiłem to całkiem nieplanowo. Startowałem we wszystkich zawodach, jakie tylko po drodze gdzieś spotkałem. Jeździłem po różnych zawodach, no i trafiłem na Mistrzostwa Świata. No pojechałem, no i do dzisiaj jestem Mistrzem Świata, tak. A teraz to już jest inna bajka, to już tutaj po mieście chodzi, że teraz to już trzeba mieć trenerów, trzeba mieć kluby, trzeba mieć dofinansowania, tak, nie? Menadżera i tak dalej. Tak, tak. Ta mała otoczka tego wszystkiego, ale tak. Ja wiem jak to działa, no mniej więcej, ale teraz to się staje jakimś sposobem na życie, ja myślę, prawda? Wiesz co, no to jest przyjemnością życia, bo jeżeli wiesz, mam tyle lat, ile mam, a jestem w stanie pobiec sobie albo przejść 40 km i na drugi dzień wstać i nic mnie nie boli, to jest przyjemność, nie? No to jest przyjemność. Ja wiem, sam po sobie, bo ja też jestem w takim wieku już 50, to wiem jak to działa. No to super, to cieszę się. Słuchaj, będę dalej śledził twój kanał. Nasz kanał tak naprawdę. Tak. No i co? I życzę powodzenia w takim razie i wszystkiego dobrego. No, dużo zdrowia przede wszystkim i chęci do tego, żeby dalej to kontynuować. Ja też tobie życzę, żebyś spróbował wziąć kije do ręki i zobaczył, jak ci z nim do twarzy. Rozumiem. No, super, dziękuję. Dziękuję. Dziękuję za rozmowę i pozdrawiam. Dziękuję. Również pozdrawiam. Hej. Halo, dodzwoniłem się do kanału, chodźmy pozdrowie. Marian przy telefonie. Nie będę ukrywał, Olgerd, że wiem, z kim rozmawiam. Mam do ciebie jedno pytanie, myślę, że dla mnie bardzo ważne, a pewnie też mogłoby zainteresować ludzi oglądających twój kanał. Przede wszystkim pytanie, stosowałeś wiele różnego rodzaju diet. Którą uważasz diet związanych z pokarmami oczywiście, którą uważasz za najważniejszą, czy to już jest ostatnie słowo, jeżeli chodzi o diety, które wspomagają trening, wspomagają zdrowie, wspomagają umysł i psychikę. Najważniejsza twoja dieta? Najważniejsza moja dieta to była ta, w której ja się nie męczyłem i w której czułem się dobrze, to była dieta niejedzenia niczego. Robiłem sobie dni postu takie całkowitego, gdzie tylko piłem wodę i moment, kiedy kładłem się spać i mogłem dotknąć swojego brzucha, pustego żołądka, jest niesamowitą przyjemnością. Oznacza się, że można w ogóle nie jeść. Wiesz co, ostatnio poznałem ludzi, którzy mówią, że nie jedzą ponad 20 lat. Nie odżywiają się pramą, jeżeli wiesz, o czym mówię, czyli nie odżywiają się promieniami słonecznymi. Żyją, bo uważają, że doświadczyli tego, że można nie jeść i żyć. Ja z nimi przebywałem przez 2 dni. Myśmy jedli, oni nie. No tyle mogę powiedzieć. Wyglądają normalnie ci ludzie. Pan Leszek udziela wykładów. No ja teraz po tych spotkaniach staram się. To nie znaczy, że to mi cały czas wychodzi. Starałem się raz w tygodniu nie jeść, czyli poniedziałki, że nie jem nic i wtedy to jest najlepsze, nie? Bo
liczenie kalorii, przepraszam, że ci wejdę w słowo, liczenie kalorii to nie jest dla mnie, nie? Bo ja bym tego nie wyrobił po prostu. Dla mnie łatwiej jest nie jeść niż jeść połowę, o tak. Natomiast wracając do diety, no wydaje się, że jednak nie da się chyba funkcjonować nie jedząc. Więc co ty jesz po prostu inaczej może w tej chwili? Jak jesz? Wiesz co, są różne. Teraz jestem na żywieniu ketogenicznym, w okienku żywieniowym, czyli 8 godzin jem, 16 godzin nie jem. Jem 2 posiłki dziennie. Ale też mam swoje grzechy. Lubię ciastka. Dobre ciastka. Każdy lubi ciastka. Dziękuję bardzo. Myślę, że to niezwykle inspirujące. I na koniec tylko ostatnie pytanie. To oznacza, że jeżeli chodzi o diety, nie powiedziałeś ostatniego słowa. To znaczy, że trzeba się uczyć, zapoznawać z nowymi trendami, czy szukać starych, jak ty to robisz, że przeglądasz te sprawy związane z dietą właśnie? Wiesz co, mam wspaniałą partnerkę, która no sama mówi, że ma nadwagę. Tak, ma nadwagę, ale ona bardzo mi pomaga, szukając właśnie takich rozwiązań jak okienka żywieniowe, żywienie ketogeniczne. Jest tutaj pomocna. A czy ja powiedziałem ostatnie słowo? Za jakiś czas, jak się spotkamy, to ci powiem, czy to było ostatnie słowo, a może już wtedy 2 dni w tygodniu nie będę jadł. Dziękuję ci bardzo. Myślę, że będziemy się jeszcze pewnie kontaktować. Dziękuję ci bardzo i będę miał od razu na antenie tutaj prośbę, że jak będziesz miał czas, a przyjdzie nam tu z Piotrem do pomysł, żebyś usiadł obok mnie, to bardzo bym cię prosił o przyjęcie mojego zaproszenia. Będę zaszczycony, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeśli treść kanału Chodźmy po zdrowie zainteresowała ciebie, treść tego odcinka, to subskrybuj, łapki w górę. Pamiętajcie, że przez cały czas macie możliwość skorzystania z bezpłatnej godziny. Link poniżej. Ja poświęcę wam tą godzinę na pokazaniu, jaki sprzęt dobrać, jak zrobić pierwszy krok, a jeżeli będziecie chcieli więcej, też wam odpowiem. Jaka szkoda, że w dzisiejszym odcinku to już koniec, ale zapraszam za tydzień o 20:00, w każdy następny czwartek o 20:00 zapraszam.